W najbliższy poniedziałek do żłobków i przedszkoli trafią najmłodsze dzieciaki. Na powrót do szkół muszą jeszcze poczekać starsze dzieci oraz młodzież, ogłosił podczas środowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Drobna zmiana nastąpi w zakresie aktywności sportowej na wolnym powietrzu. Aktywność fizyczna na obiektach sportowych będzie możliwa dla grup nie większych niż 25 osób, sprecyzował szef resortu zdrowia. Pozostałe obostrzenia zostały wydłużone na kolejny Tydzień, ale jest i jeden wyjątek. Aż do 3 maja, czyli przez kolejne dwa tygodnie, pozostaną zamknięte hotele i inne obiekty świadczące usługi noclegowe. Zatem wszelkie plany wyjazdów na tegoroczną majówkę zostały. Pogrzebane. Z analizy dokonanej przez rząd i ekspertów wynika, że szczyt trzeciej fali Polska ma za sobą, choć dane o zgonach, nie usposabiają optymistycznie. W środę niemal równo z początkiem konferencji podano, że w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 800 osób zakażonych koronawirusem. 182 zgony, czyli niemal 23% spowodowane były wyłącznie przez ten patogen. Najnowsze statystyki podają, że w ciągu wtorkowej doby to niemal 21 300 nowych zakażeń. W szpitalach zajęte jest 34 tysiące łóżek i około 3,5 tysiąca stanowisk respiratorowych. W subałkach po dość spokojnym weekendzie liczba dodatnich testów znowu wystrzeliła w górę, potwierdzając poniedziałkową opinię dyrektora szpitala Adama Szałandy, że końca trzeciej fali wciąż nie daje się dostrzec. W suwałkach według rządowego serwisu odnotowano we wtorkową dobę 50 nowych zakażeń, a w powiecie ziemskim w tym samym dniu następnych 15.